uderzenie, jest i bramka! Z okazja Tobiasz nie ma spalonego, Chabrowski przed bramką, 2-0! I bramka! Jest trzeci gol, prosi więcej ciekawego, Bejnarowicz, na ty, gol! I gol dla Stoju! Niezły pomysł i bramka! Próba strzału Jaskłowski, kapitalna interwencja bramkarza! Nie ma spalonego, możemy grać dalej. Styczeń na dogodnej pozycji, bije teraz bramkarza i będzie gol! Bydla! Witamy serdecznie w kolejnej odsłonie programu Przed Kolejką. Dziś gościmy w sali konferencyjnej Aqua Zdroju. Najważniejsze, kto prowadzi program. Program prowadzą doświadczeni dziennikarze Bartłomiej Nowak, Jakub Zima, Paweł Szpur. Witamy serdecznie. Zanim zaczniemy panowie mówić o tym, co w czwartej lidze, okręgówce A-klasie i B-klasie, znalazłem to, co miałem znaleźć tydzień temu, czyli kuriozalnej historii, gdzie trener został zwolniony tramkarskiej drużyny w Hiszpanii za to, że wysoko wygrali. Otóż klub CD Serranos, działacze tego klubu stwierdzili, że wygrana wysoka 25-0 to jest zbyt duże upokorzenie dla drużyny przeciwnej i zwolnili klub. Ta historia miała miejsce... Klub zwolnili. Zwolnili trenera w tym klubie, właśnie trampkarzy. Ta sytuacja miała miejsce w czerwcu 2017 roku. Ja to pamiętałem, wróciłem do tego, czyli teraz już wiadomo, w którym kościele panowie dzwoni. To niesamowite, że ty pamiętałeś wydarzenie z czerwca 2017 roku. A nie pamiętałem, co było w poprzednim odcinku. I czy Kamil Śmiałowski gra w Bielawiance, czy w innym klubie? Bo w zeszłym tygodniu... Ale jest, wiesz co, Bartek, jest nadzieja, że dzisiaj Paweł będzie w lepszej formie. Kupił sobie przed przyjściem tutaj do programu, do nagrania kawę. Kawę, proszę Państwa, kawa jest. Kofeina, bo ostatnio chwalił się, że ma energetyka, ale tylko się pochwalił, pewnie w tej puszce było co innego. Wiecie, że ten energetyk daje leży w plecaku? No i dobrze. Tak piję energetyki właśnie. No nie już lada moment skończysz pić energetyki, bo od 1 stycznia tylko powyżej 18 lat. Tak, no a że właśnie nie masz tych lat skończonych. Tak. Przejdźmy do czwartej ligi, bo to jest dość ciekawa kolejka i chyba to, co się sprawiło, co żeśmy mniej więcej przewidzieli, ale nie do końca. Kuba. Coś, co się sprawdziło, co żeśmy coś tam trochę przewidzieli, ale nie do końca. To ja powiem, co ja stawiałem przed meczem, bo tak. Mówimy oczywiście o meczu Górnika Nowe Miasto z Górnikiem Złotoryja na wyjeździe. Ja mówiłem pełen optymizmu, że raczej Górnik Nowe Miasto powinien pokusić się o komplet punktów. Ty byłeś bardzo ostrożny, nawet nie mógłbym powiedzieć sceptyczny, stawiając jednak na gospodarzy, czyli ekipę ze Złotoryi. No i tak to się skończyło, że Złotoryja wygrywa w tym spotkaniu 3-1. Potem po tym spotkaniu dostaje prywatnej wiadomości informację od jednego ze swoich znajomych, prezesa klubu Unii Jaroszów. No, być może już nie prezesa, musimy to, Damian, uszczegółowić, bo dawno nie rozmawialiśmy na ten temat. Że no niestety muszę kolegom zwrócić uwagę, by nie wprowadzali go w błąd. Kolegom? Tak, przepraszam, chodziło o jednego kolegę, tam się powiedz koledze, więc nie chodziło o Pawła na pewno, który tutaj optymistycznie stawiał na Górnik Nowe Miasto. Nie płaci. Damian, faktycznie, nie to żebyśmy teraz tutaj, wiesz, promowali Buchmacherka, ale Damian faktycznie obstawił mecze czwartej ligi naszej grupy. I posłuchał Pawła. Tak, dwa mu weszły, ten jeden nie. No i parę groszy niestety mu tam uciekło, a pokazał kupon, no dość taka pokaźna suma do wygrania. Przykro mi bardzo, ale jak następnym razem postawisz tak, jak powiem, i wygrasz, to się dzielimy. W każdym razie szkoda tego meczu, tak naprawdę to, wiecie, no te punkty niepotrzebnie stracone, no szkoda bardzo, bo w tabeli Górnik Nowe Miasto w tej chwili na miejscu 14 z 7 punktami, ucieka ta bezpieczniejsza strefa, prawda, ten środek tabeli bardziej troszeczkę niż powinien chyba na tym etapie rozgrywek. To była w sumie 9 kolejka, więc na ten moment 7 zdobytych punktów to może nie jest jeszcze jakoś tak strasznie mało, patrząc na to, z kim ten Górnik grał, ale co mnie martwi trochę, to liczba zdobytych bramek w stosunku do tych straconych na przykład. To, że w tych momentach, kiedy można coś ugrać, gdzieś coś ucieka, ten brak doświadczenia jest mocno widoczny. To jest tak młody zespół, który jednego dnia potrafi zagrać świetne spotkanie, fantastycznie wymieniać piłkę w kolejnym meczu. Nie wiem, tak jakby zachłysnąć się tym poprzednim występem i potem grać trochę gorzej. No liczę na to, że to się ustabilizuje w przebiegu tego sezonu. Jednak mimo wszystko wydaje się, że ta drużyna jest w stanie zagrać
dobrze i skutecznie i wygrywać mecze, zdobywać punkty. No ja liczę przede wszystkim na to, że Górnik Nowe Miasto nie podupadł, bo tak jak powiedziałeś, tam jest rozpiętość wiekowa dosyć szeroka, tak. Aczkolwiek ten górny pułap wiekowy jest mimo wszystko bardzo niski. Dość niski. Więc tutaj z tymi młodymi chłopcami może być taka sytuacja, że oni łatwo potrafią podupaść psychicznie, tak? No tutaj tak. Rola trenera Wojtka Bożyńskiego i całego sztabu, żeby jednak chłopców podtrzymywać na duchu, bo dwie porażki z rzędu, no szczególnie bolesna ta w Złotoryi, bo jednak wydaje się, że rywal, który wcześniej miał na swoim koncie raptem dwa oczka, był jak najbardziej, przynajmniej na papierze, i to co też ja zwracam uwagę na tabelę, ty wchodzisz troszeczkę głębiej w pewne niuanse, żebyśmy się te tabeli i statystyki do końca nie trzymali, i to się akurat tu sprawdziło, ale wracam jeszcze raz do tego, to co powiedziałem. Mam nadzieję, że młodzi chłopcy z Górnika Nowe Miasto nie podupadną psychicznie, tym bardziej, że przed nimi no arcyważny mecz, bo możemy już od razu chyba o tym powiedzieć. Tak. Bardzo ważny mecz z sąsiadem w tabeli. O ile nie zaskakuje nas oczywiście w jakimś sensie postawa Górnika Nowe Miasto, który po raz pierwszy w historii tego klubu występuje na czwartoligowym szczeblu, o tyle Lechia Dzierżoniów i miejsce zaledwie oczko wyżej z tym samym bilansem 7 punktów, no to myślę, że to, co też wielokrotnie tutaj wspominaliśmy, to jest dla kibiców, szczególnie Lechii, dużym rozczarowaniem. I tak jak powiedziałem, będzie to dla obu ekip niezwykle, niezwykle ważne spotkanie. Mam nadzieję, że ekipa z Nowego Miasta troszkę się ocknie po tych dwóch porażkach, bolesnych porażkach, bo i porażka ze Żmigrodem u siebie 0-1 po straconym golu z rzutu karnego i teraz tej wyjazdowej porażce na wyjeździe, Masomaślane. Z Górnikiem Złotoryja no troszeczkę się przebudzą i powalczą z Lechią Dzierżoniów choćby o ten punkt, żeby no to troszeczkę się odbić, tak? Znowu troszeczkę się odbić, bo tych punktów zaczyna po prostu brakować. Ale wiecie co, jeszcze tak tylko dokończę ten wątek. Ja znowu nie chcę tutaj być złym prorokiem i nie chcę być osobą, która wiesz, widzi tylko same czarne kolory, ale odnoszę takie wrażenie, obserwując te mecze, które tutaj Górnik Nowe Miasto rozgrywa, że ten mecz z Lechią Dzierżoniów wcale nie musi być takim meczem, który właśnie wygrają. I nie dlatego, że nie chcę, żeby tak się stało, tylko dlatego, że widzę, co się dzieje, gdy tej drużynie musi się coś udać. To w tym sezonie następuje gdzieś w połowie meczu jakaś blokada. Paraliż. Prawda, że mecz z Piastem Żmigród nie był wcale taki zły, przegrany. Mecz z Baryczą Sułów wcale nie był zły, przegrany. Po wyimaginowanym rzucie karnym, cytując twoje słowa. To jeżeli tak konkludujemy, fakt. Panowie, jeżeli tak konkludujemy, to może powiedzmy wprost, może trzeba drużynie załatwić psychologa sportowego. No to ale... takie, nie, ja mówię zupełnie serio, bo psycholog sportowy w takim momencie jest bardzo istotny w klubie. No pamiętam, były czasy Adama Małysza, który gdzieś stracił formę, przyszedł psycholog sportowy o takim charakterystycznym nazwisku, ale teraz sobie nie mogę przypomnieć. I Adam po kilku sesjach właśnie z tym profesorem wrócił do świetnego skakania. No, tu bokserzy nawet pracują z psychologami sportowymi. Tutaj jest dosyć duża grupa osób, która pomaga tej drużynie i też są osoby związane właśnie ze psychologią sportu. I wydaje mi się, że to nie jest tak, że ci zawodnicy nie potrafią wygrać meczu, bo mają jakąś taką blokadę mentalną, nie wiem jak to nazwać tak prawidłowo, żeby to też nie wyszło, że zaprzeczam sam sobie porównując do tego poprzedniego zdania, ale wydaje mi się, że to nie idzie w parze z tym, co jest, znaczy też nie, z daną dyspozycją dnia. Na przykład bardzo mi się podobała gra tej drużyny w meczu z Piastem do przerwy. Po przerwie trener Wojtek Błażyński zmienił kilku zawodników. Pojawił się Mateusz Wroczyński, pojawił się Patryk Rosiński. No i ta jakość gry tak diametralnie się zmieniła, drastycznie spadła. Nie dlatego, że to są źli zawodnicy, ale dlatego, że oni przez cały tydzień nie trenowali, byli chorzy. Będąc chorym, grając w takim meczu, widać było, że brakowało świeżości, że brakowało tempa, że to rozumowanie na boisku było wolniejsze. Wydaje się, że właśnie w takich sytuacjach chyba może warto było dograć do końca w składzie podstawowym lub te zmiany wprowadzić naprawdę inne, bo to, że kogoś szanujemy i dajemy mu pograć trochę dłużej, nawet w takiej sytuacji jak na przykład ci panowie,
No to nie wyszło dobrze drużynie. I myślę, że to też może mieć wpływ. Ja wiem, Kuba, tylko ja troszeczkę będę tutaj bronił posunięć trenera Bożyńskiego, bo my jesteśmy mądrzy po fakcie. Po szkodzie, tak. My jesteśmy mądrzy po fakcie, po szkodzie, w tym wypadku na pewno. Gdyby któryś z tych zawodników doprowadził do remisu, to powiedzielibyśmy Joker w talii trenera Bożyńskiego. Bo na tym polega też piłka nożna i pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Calm down, jest czas. Ale masz, Bartek, rację. Piast Nowa Ruda przegrywa z Moto Jelcze Moława 0-4. Hit kolejki. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo byliśmy w zeszłym tygodniu, mówiliśmy o tym, że Piast powinien się wznieść na wyżyny i powinien ten mecz wygrać, a jednak no zobaczcie, jaka duża niespodzianka. Tak, wynik naprawdę meczu, tak. Ja byłbym święcie przekonany, że w tym spotkaniu mógł paść bez problemu remis nawet. A tu proszę zobaczcie, jaka rozbieżność. 4 jest to najwyższy wynik w tej kolejce, tak można powiedzieć. Ja myślę, że jeszcze większa niespodzianka nastąpiła w Bożu. Tak, no oczywiście 3-4, ale mówię... Nie, 2-2. A, przepraszam, ja pomyślałem o Lechii Dzierżoniów. Słuchajcie, no tutaj oczywiście w Woli Bożu, bo zmiana trenera i tak dalej, ale wróćmy na chwilę do tego meczu Moto Jelcza Oławy z Piastem Nowa Ruda. No, z tego, co przeglądaliśmy tabele, statystyki i tak... To wszystko, co jest wokoło związane z liczeniem goli i to wszystko, wyglądało na papierze, że faktycznie Piast Nowa Ruda powinien sobie ten mecz spokojnie poukładać, ale to jest naprawdę niesamowita przewaga. Ja nie wiem, skąd ten spokój bierzesz. Spokój to my możemy zachowywać. Myślę, że obserwujący nas fani lokalnej piłki nożnej mogą się z tobą spierać. Ja nie wiem, skąd ten spokój. Ja uważam, popatrz, że popatrz, Bartek, statystycznie, bo to Jelżyłowa faktycznie wtedy przed tym meczem 21 punktów. Tak. Piast Nowa Ruda 11, miejsce 11. Praktycznie tylko jeden raz, kiedy to Moto Jelżyłowa zgubił punkty. I to w pojedynku ze Słowenią Wolibórz, jak dobrze pamiętam. Więc tak na dobrą sprawę, ja nie wiem, gdzie ty tu upatrywałeś tego, żeby Piast Nowa Ruda wygrał ten mecz. Chyba, że wiesz, podniesiony zwycięstwem Świdnicy w poprzedniej kolejce. Ja liczyłem na to, że sobie spokojnie będzie radził. Ja rozumiem, że jesteś jednym z większych fanów Jacka Fojny i podoba ci się ten styl drużyny, jak prowadzi. Tutaj też bardzo chciałeś, żeby Może Piast... Może nawet ci się podoba trener Jacek Fojna. Nie, przestań. Już takie insynuacje. Ale wiem, że chciałeś z Jackiem porozmawiać, Jacek ci dał kosza i tutaj takie było, wiesz, tak, cały czas... Czarna polewka poszła. Tak. Chciałeś bardzo dać temu Piastowi punkty, no ale nie, w tym meczu nie dali rady i naprawdę tak. Ale sprawdziło się to, co żeśmy powiedzieli, zmiana trenera może przynieść niespodziankę. Słowianin stracił punkty, jeden punkt tylko, remis. Tak, pierwszy raz w tym sezonie. Znaczy niespodzianka, ale też nie do końca taka niespodzianka, bo raz weźmy pod uwagę to, że grali Słowianin, czyli lider, nadal lider, grał z rezerwami Chrobrego i to, co mówiliśmy, być może rywal sięgnął po zawodników z pierwszego zespołu, wzmacniając tym samym zespół Chrobrego, a dwa, każda pasa, i to takie jest powiedzenie piłkarskie, każda pasa kiedyś się kończy. Tak. Tutaj akurat nastąpił remis. Czy to jest początek gorszego okresu w wykonaniu Słowianina? To zobaczymy chociażby w najbliższej kolejce lub w najbliższych kolejkach. Także nie ma też tutaj co drzeć szat, bo mówię, takie rzeczy się po prostu zdarzają i akurat nie przypisywałbym tego zmianie szkoleniowca Słowianina, aczkolwiek być może w jakimś tam procencie miało to wpływ na postawę tego zespołu. To na pewno. Teraz wiecie co, zwróćmy jeszcze może uwagę raz na ten najbliższy mecz w Wobrzychu, który ma się odbyć w sobotę. Górnik Nowe Miasto podejmuje Lechię Dzierżoniów. Dwie drużyny, które przegrały swoje mecze teraz w tej kolejce, która za nami. Dwie drużyny, które mają 7 punktów na swoim koncie w tabeli ligowej. Dzielą praktycznie to miejsce blisko siebie, tylko różnica bramek tutaj jest na korzyść Lechii Dzierżoniów, która strzeliła tych goli na ten moment 14, 25 straconych, 7 do 21 ma Górnik Nowe Miasto. 5 ostatnich spotkań obu zespołów, no to są spotkania, w których dwukrotnie tylko obie drużyny zdobywały punkty i po jednym zwycięstwie i remisie mają te drużyny w 5 ostatnich meczach. Z tym, że więcej punktów Lechia zdobywała w meczach wyjazdowych niż Górnik, na przykład Nowe Miasto u siebie. Czyli ostrożnie z optymizmem. I znowu tak podchodzę do tego właśnie bardzo ostrożnie. Patrzę się też na zdobycze bramkowe. Widzisz, zobaczcie, Lechia Dzierżoniów w ostatnich 5 meczach potrafiła strzelić 5, 6, 8, 9 bramek. Górnik Nowe Miasto zaledwie 4.
tracąc stosunkowo też tych bramek, jednak Lechia więcej od Górnika Nowego Miasta. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że Kuba ma tutaj bardzo szczegółowe notatki ręcznie napisane. I to tak skaligrafowane. Gdzie my się generalnie posiłkujemy oczywiście informacjami zamieszczonymi w internecie, plus to, co obejrzymy i mamy, wyciągamy pewne wnioski, a tutaj Kuba wszystko ma ręcznie tak. I kaligrafia przepiękna. Zanikająca sztuka już kaligrafii w naszych czasach. Ja bym się nie rozumiał. Redakcyjny. Lepiej niż galononim. No, lubię pisać, więc często używam długopisu zamiast komputera, a potem trzeba to niestety przepisywać. Jeszcze nie wynaleźli takiego chyba wynalazku. Nie, ja mam taki tablet, że piszesz na tablecie i to ci od razu... No. Zmienia słowo pisane. No już tak, mamy komputera, ty masz jeszcze kartki. No dobrze, że nie przyszedł liczydłem. No. Widzisz, kurde, pierwszy raz chyba odkąd tutaj nagrywamy przed kolejką, udało ci się jakiś żart taki rzucić, na który nie znam odpowiedzi. Ale poczekaj, ja przyniosę na następne nagranie swój. Żart. Komputer. Dobra. Panowie, zostawmy tą czwartą ligę. Nie, bo... na koniec jedną rzecz. Odwróć tabelę, Bobrzanie na czele. Na czele. Bobrzanie na czele. Słuchajcie, to jest faktycznie drużyna do spadku. No dobrze, no ale u siebie mimo wszystko mają dwa punkty w swoim dorobku, ale jeden punkt wywalczony w konfrontacji z Górnikiem Nowe Miasto, co też biorąc pod uwagę odwrócić tabelę, Bobrzanie na czele. No trzeba ten punkt potraktować jednak jako stratę dwóch oczek. Tak, dokładnie, ale zobacz Bartek, bo tak mówisz, Bobrzanie z nami zremisowali, Złotoryja z nami wygrała. Wygraliśmy z Łomnicą, ale też rozbiła nas tutaj Prochowiczanka. Także z tymi drużynami, z którymi teoretycznie powinien Górnik Nowe Miasto wygrywać i zdobywać punkty traci. Nie masz wrażenia, że to może być też przyczyną takie troszkę mniej poważne podejście do tych zespołów, które narodowa. Są niżej w tabeli? Kadra narodowa. No, myślę, że jeszcze jest za wcześnie na tak zwane lekceważenie wygrane. Myślę, że to jeszcze nie ten etap. Pamiętam, jak rozmawiali chłopcy po meczu, po jednym z meczów przed meczem z Piastem Żmigród i byli mocno zdziwieni, że Piast Żmigród przed przyjazdem do Wałbrzycha swoje spotkanie wygrał wysoko. I oni tacy byli zszokowani. No przecież ta drużyna tak słabo zaczęła, że powinna tutaj być do pokonania. Tymczasem ten wynik pokazał im, że jednak łatwo nie będzie. Łatwo nie było. Ale był wyimaginowany rzut karny. Fakt. Wiedziałem, że tak skończysz. Dobre. Dobra, panowie. Okręgowa, tradycyjnie okręgową ja. Nie okręgowa. Nie. Przewróć kartkę na drugą stronę, tak zobaczysz, co tam jest napisane. Kuba chce dokładnie wyjaśnić, jak zapisujemy wyniki meczy i jak o nich mówimy, o tych meczów. Tak, i słuchajcie, to nie tylko ja, bo rozmawiałem i z Bartkiem przed nagraniem i z Fabianem Kurzawińskim wcześniej i z wieloma innymi osobami, które mówią wyraźnie, szlak mnie trafia, nie powiem gorzej, jak widzę tekst napisany na portalach społecznościowych w formie wygraliśmy 0-1, bo na wyjeździe. Tak bardzo nie po polsku napisanego zdania nie widziałem chyba nigdy w życiu. Zawsze mnie uczono, że jeżeli wygrywamy lub wygraliśmy, to ta drużyna musi mieć więcej goli, czyli 1-0, nieważne czy gramy na wyjeździe czy u siebie. Jeśli przegraliśmy lub przegrywamy, to 0-1, nieważne czy gramy u siebie czy na wyjeździe. I zawsze też uczono mnie poprawnych zapisów wyników meczowych, jeśli ten mecz odbywa się na wyjeździe, zakładając, mówimy teraz o Górniku Nowe Miasto, Górnik Złotoryja, Górnik Nowe Miasto, jest 3-1 dla gospodarzy, no to jest 3-1 dla gospodarzy, ale Górnik Nowe Miasto, pisząc taki tekst, i nie mówię, że tak było tam napisane, tylko to jest przykład, powinien napisać, przegraliśmy 1-3, prawda? Tak. A nie, że na przykład... Przegraliśmy 3-1, dlatego, że mecz na wyjeździe. Tutaj takich kwiatków językowych też, z którymi ja się spotykam... Ponieśli zwycięstwo i odnieśli porażkę, tak? To jest też mylone ponieśli dokładnie, i odnieść. To są też zwroty, które czasami niektórym sprawiają spore problemy. A co powiesz na przykład o określeniu podejmujemy drużynę, a gramy mecz na wyjeździe? No to podejmujemy na wyjeździe. Nie no, słuchajcie. W roli gości. W roli gości. Ja wiem, że czasami ktoś pisząc tekst chce być kwiecisty. Dokładnie. Używa słów, które są powszechnie używane w
pisowniach, jeżeli chodzi o sport, prawda? Sam wiem, że wiele razy pisząc coś, piszę niepoprawnie, mylę się, ale od tego jest korekta, która poprawia te rzeczy, więc to nie jest jakoś tak tragicznie, że ja się pomylę i od razu... Pamiętajmy, że język komentatorski różni się od języka napisanego. Nie? Tak, to prawda. Mówiąc w trakcie meczu też zupełnie inaczej do tego podchodzimy, bo to jest wszystko... Kuba, pamiętam, jak powiedziałeś, że właśnie wieje słońce, także... Nie, bo widzisz, tam nie było przecinka, ani odstępu, bo chodziło o to, że właśnie wieje i świeci słońce. Brakowało tego spójnika, natomiast to jest też inaczej, kiedy mówimy o tym na żywo. Tak. Natomiast wiem dobrze o tym... Prawą stroną puścił Bąka. Bąka puścił, tak. Prawą stroną. No, prawie niech puści drugiego, nie? Słuchajcie, no to po prostu jest bardzo takie przykre, bo widząc tekst napisany, nad tym tekstem można się pochylić, przeczytać, sprawdzić. No jak można napisać wygrywamy, nie wiem, 0-1, no? Może to informatyk pisał. Ja tego nie rozumiem, no. Wygraliśmy 3-5, bo na wyjeździe. Matko jedyna, kiedyś zwróciłem jednemu z chłopaków, który to pisał na jednym ze klubów sportowych na Facebooku, że pisze się właśnie wygraliśmy 5-3. Nie, ale to na wyjeździe. No co z tego? No, ale nie można myśleć Stanowic, bo Stanowice wygrały w... Ale to jest przykład, bo patrzę się akurat na tabelę, wiesz. Będziemy śledzić wasze profile i sprawdzimy, jak faktycznie zapisujecie. Też się mylę. Każdy się myli, tylko pomylić się i poprawić błąd, to jest co innego. I potem już nie powielać tego błędu. Nie trzeba się przyznawać, bo chodzi o to, żeby nie powielać tego błędu. Dokładnie, tak? Żeby nie powielać tego błędu. Natomiast co innego jest w sytuacji takiej, w której ten ktoś, kto to pisze, notorycznie wpisuje, wygraliśmy 0-1. No, Panowie, za dużo Kuba, tak, na ten temat za nami mówimy. Za kolejka Ligi Okręgowej, panowie. Od czego zaczniecie? Oczywiście tradycyjnie od Jeleniej Góry, bo ja tutaj śledzę ekipę Orła Mysłakowice, która już jest na 6. miejscu w tabeli. Zespół, przypominam, Roberta Bubnowicza i Marcina Morawskiego. Ten duet przejął ekipę z Mysłakowic, czyli z okolic Karpacza. Po 3 porażkach z rzędu przejął i zanotował remis w inauguracyjnym meczu po przejęciu, a następnie odnotował 4 zwycięstwa w ostatniej kolejce 1-0 z bardzo wysoko notowanym Włókniarzem Leśna, czyli wiceliderem tej klasy. Czyli tutaj znowu mówimy, jednak syndrom tej nowej miotu raczej nie ma miejsca, bo widać, że ta... forma cały czas Orła rośnie, co nas oczywiście musi cieszyć właśnie w kontekście obu panów, czyli Roberta Bubnowicza i Marcina Morawskiego. A może to było też tak, że po prostu tej drużynie brakowało kogoś, kto potrafi wykorzystać ten potencjał, poukładać zespół w taki sposób, żeby on konsekwentnie punkt za punktem w każdym z kolejnych spotkań zdobywał. No macie doświadczonych trenerów, zrobiłam przerwę, dwóch trenerów, którzy grali, którzy są trenerami i oni ileś klubów prowadzili, znają kilka lig od podszewki. No i nie dziwne, że swoje doświadczenie potrafią przełożyć na zawodników, których potrafią ustawić jak na planszy szachownicy w odpowiednich miejscach. Dlatego w przerwie zimowej znowu wracamy do tego tematu. Musimy zaprosić albo Roberta Bubnowicza, więcej gości w albo zimowej. Marcina Morawskiego do naszego studia. Oby dwóch, nie ma to tutaj co tam. No myślę, że może by się zrobić za gęsto. Więc albo obaj są, tak jak mówiłem, wspaniałymi rozmówcami, więc na pewno obaj będą mieli wiele rzeczy ciekawych do powiedzenia. Panowie, dobra, wróćmy. 28 goli, jeżeli dobrze naliczyłem w tej kolejce w Lidze Okręgowej. Przejmujesz moją pałeczkę, trochę mnie to martwi. Pozazdrościłeś mi sukcesu. Chciał zabłysnąć, chciał być pochwalony, wiesz? W czwartej lidze było 27, jeżeli dobrze naliczyłem. Tak. Panowie, niespodzianki, jeszcze raz niespodzianki. Okręgówka w tej kolejce. Bardzo ciekawa kolejka, to prawda. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to remis w Świebodzicach. Pamiętam, jak tutaj powiedziałem ostatnim razem, że każdy inny wynik niż zwycięstwo w Zdroju będzie dla mnie dużą niespodzianką. Pamiętam też, jak Bartek wspominał, rozmawiając na temat tego, co się dzieje w danej kolejce, że Wiktoria prowadzi 1-0. Ja tak trochę nie bardzo wtedy wierzyłem w to, co słyszałem. Bo informację uzyskałem, że do przerwy Wiktoria prowadzi 1-0. No mówię, takie była szokująca informacja. Dokładnie, nie? Ale widać, że jednak ten dołek zespołu z uzdrowiska, z Jedynym Zdroju nie jest przypadkowy, bo to jest trzeci remis z rzędu. Tak. Czyli tutaj trener Kamil Jasiński ma pewnie spory ból głowy i orzech do zgryzienia, co zrobić, żeby tę passę, no w tym... Wiadomo, punkt też ma swoją wartość, ale no, nie da się ukryć, że to, co powiedziałeś,
każdy wynik oprócz wygranej Jedliny w Siewulicach traktowalibyśmy za mega sensację i ta mega sensacja stała się faktem, bo... Tym bardziej, że Wiktoria nadal nie wygrała meczu. To jest pierwszy punkt zdobyty, pierwszy remis, prawda? No właśnie, po zmianie trenera. I tutaj zwróci... Ale to trzeci mecz już po zmianie trenera jest. Ale tak, żeśmy o tym rozmawiali, że oni będą potrzebować trochę czasu, prawda, żeby ten trener poukładał. To wszystko wiadomo, tam braki kadrowe są w tych Świebodzicach. Natomiast czy to nie jest początek odbicia od końca? No to zobaczymy następny mecz. Myślę, że za szybko jeszcze... Sąduje? Tak. Aczkolwiek tutaj zamek Kamieniec-Ząbkowicki, z którym Wiktoria się spotka w najbliższej kolejce, no też specjalnie szału nie ma. 8 punktów, więc być może zespół Mariusza Błaszczaka no, sprawi kolejną mega sensację, tak jak tutaj użyliśmy tych słów. No dokładnie. Tym bardziej, że Włókniarz Głuszyca, który zapunktował pierwszy raz w lidze, zaraz potem tych punktów zdobywać zaczął seryjnie. I teraz znowu na wyjeździe w Roztoce remis 0-0. Z Granitem, tak. Z którym Górnik tydzień temu w środę przegrał u siebie 1-3 w Pucharze Polski. Ja wiem, tak, że rozgrywki ligowe, a pucharowe to często to są zupełnie dwie rozbieżne rzeczy. Niemniej, no tutaj świadczy to, tym bardziej, że na wyjeździe świadczy to o pewnym progresie właśnie w zespole trenera Tomasza Idziaka. Widzisz, to pewnie jest to, co też mówiliśmy wcześniej, że drużyna zaczyna porządkować swoją grę, popełnia mniej błędów. Mniejsza ilość błędów sprawia znowu z drugiej strony, że łatwiej jest te punkty zdobywać w takich meczach jak ten, gdzie wynik jest na styku, prawda? No i niespodzianka. Czekaj, to jeszcze za chwilę. Tak, bo ja wiem, o czym ty mówisz. Zaraz ci to wypomnimy. Tak. Jeszcze zanim to Górnik Wałbrzych odgrywa się za puchar, wygrywa z Żarowem 3-1. Fakt, że inna drużyna, podobny region. Zdziwiło was to, czy nie? Nie, chyba nie. Bardziej mnie zdziwiło to, że po prostu zespół 3 dni po meczu był w stanie się szybciutko, wiesz, pozbierać i wytrzymać kondycyjnie na spotkanie, ale tak... Analiza dobra. Oglądałem ten mecz przez kilkanaście minut, no bo później leciałem jeszcze na inne areny. Bardzo mi się podobał w tym meczu Konrad Korba, który naprawdę w środku nie bał się brać ciężaru gry na swoje barki i chociażby pierwsza bramka z rzutu karnego przez Piotra Krawczyka, z tego co pamiętam, zdobyta, no to właśnie wywalczona po faulu na wspomnianym Konradzie. I naprawdę Konrad bardzo fajnie się prezentował w środku pola, tak jak powiedziałem, kreował grę, dogrywał, z tego co wiem, chyba też ma na swoim koncie bramkę. Gdybym się pomylił, to proszę oczywiście o korektę w komentarzu. Strzelił gola, to prawda. Krzysiek Janczak przygotował dla nas materiał, gdzie możemy teraz też to między innymi oglądać, jak te bramki padały. Trzeba przyznać, że sam mecz no, był taki ciekawy pod jednym względem. Wałbrzyszanie po prostu wyszli na boisko z takim nastawieniem, żeby odegrać się za puchar, w sensie poprawić sobie humor, prawda? Zdobyć kolejne 3 punkty. I przeskoczyć Żarów. W tabeli, tak. Po zwycięstwie mają 10 punktów na koncie, 13 goli zdobytych, 12 straconych. To już 2 zwycięstwa, już. Popatrz, jak to brzmi. Ale to drugie zwycięstwo w tym momencie jest dla tej drużyny bardzo cenne. To jest 9 miejsce, więc uciekają od strefy spadkowej. I zakładając kilka jeszcze kolejnych podobnych występów, być może w najbliższym czasie po prostu ta ekipa będzie w stanie zbliżyć się do tego 6. choćby miejsca w tabeli. A teraz, Paweł, tobie oddajemy głos. No, tutaj niespodzianka. Nie, ja bym tego tak nie powiedział. Ale nie, tutaj nasz ulubiony bloger wałbrzyski, który dużo pisze w internecie ciekawych informacji piłkarskich, zwrócił mi uwagę ostatnio w internecie, serdecznie pozdrawiam. Teraz ważne słowa, żebyś za chwilę nie oberwał znowu. Zwrócił mi uwagę na fakt odejścia 2 zawodników. Tak. I żebym sprawdził, jaki mieli wkład w tą drużynę. Tak. Oczywiście, ja wiem, że oni tam po 60 minut grali ogólnie, ale być może to jest to, że ktoś... Ale 60 minut w meczu, czy 60 minut do tej pory? Do tej pory. To nie dużo. To nie dużo, ale być może to są takie osoby, które robiły atmosferę. Wiesz, to różnie bywa. Czasami jest tak, że... Atmosferić, tak. No, Sławek Peszko, tak, atmosferić, tak, no, znamy to chociażby z reprezentacji polskiej. Może spadły morale, atmosfera i ten. Oczywiście żartuję, to oczywiście wszystko są żarty. Ja tutaj podchodzę zupełnie do tego serio, ale... W moim przekonaniu jest to jakaś niespodzianka, że Orzeł Ząbkowice tak uległ, chociaż mecz 3-2
naprawdę... To ja ci powiem, a dla mnie to żadna niespodzianka, dla z tego względu również. Też, że wiem na co stać Bielawiankę, wiem na o co grają w tym sezonie, w tym klubie i prawda jest taka, że ja się spodziewałem, że tutaj Bielawianka wygra to spotkanie, a dlatego też tak troszeczkę cię pod włos brałem ostatnio, żebyś wytypował wynik meczu, bo Bielawianka wciąż jest zespołem, który do tej pory w lidze nie przegrał. Jedynym. Tak. I ty wtedy wywróżyłeś remis, a ja ci wtedy tak troszeczkę pół żartem, pół serio odpowiedziałem, no to zobaczymy. Niewiele brakowało. No ale Bielawianka jednak w tym meczu moim zdaniem punkty zgarnęła, a przeskoczyła Orła w tabeli. Zobaczymy co zrobi w następnym spotkaniu, bo nie będzie miała łatwego meczu. Natomiast inna sprawa, że trzeba się tej drużynie będzie przyglądać, bo w takiej dyspozycji, jeżeli formę utrzyma, to będzie duży kandydat do awansu. No tak, mamy, tak jak powiedziałeś, nie będzie, nie, czeka ich trudny mecz, bo wyjazd do Bystrzycy Górnej, tak. Która tak naprawdę jest bardzo niewygodną ekipą dla wszystkich zespołów. Tak. Szczególnie na własnym boisku, szczególnie prawda? Na własnym boisku. Chociaż Zdrój zdołał tam wygrać, jak pamiętam, chyba 2-0 było. No widzisz. Ale zobacz, zaraz potem wysiłek włożony w to spotkanie sprawił, że zaraz potem zaczyna gdzieś tam wychodzić jakieś mankamenty w zespole, prawda? A zobacz, jest Bielawa niewielkie miasto, Strzegą niewielkie miasto, Bystrzyca Górna też niewielkie miasto, jakieś świetne mają. A to jest klasa okręgowa, czego ty się spodziewasz? No dobrze, ale jakie świetne zespoły mają, tak? Lepiej sobie radzą niż na przykład Górnik Wałbrzych, który jest bardzo dużym. No ale weź pod uwagę, że Górnik Wałbrzych jest spadkowiczem, w którym naprawdę doszło do sporej rewolucji, nie tylko na poziomie kadrowym, ale również na poziomie zarządu. Tak. I to wszystko wymaga czasu. Ale drugi zespół Dzierżoniowa też sobie tak dobrze nie radzi w okręgówce. To nie jest tak powiedziane, że mamy nowe boisko, nowy stadion, a jednak takich wyników jeszcze póki nie ma. A wiesz, że druga drużyna częściej gra na Strumykowej niż na głównym boisku? Zawsze mi musisz bić w szpilę. Dobra, panowie, jedziemy dalej. Nie, no trzeba powiedzieć o tym właśnie meczu, który nas czeka w tym momencie, bo to dosyć istotny pojedynek, czyli właśnie tu możemy użyć terminu lokalne derby, o klimat właśnie w regionie, dobrze. Czyli Zdrój, jedyna Zdrój z Górnikiem Wałbrzych w sobotę o godzinie 16 w uzdrowisku. Myślę, że zdecydowanie i dla kibiców jednej, jak i drugiej ekipy. Tak. Starczy to... miejsc na trybunach? Wiesz co, no... Goście z reguły stoją za płotem. Tak. A miejscowi zajmują miejsca... pociągowe. Tak, na skarpie przy linii kolejowej. Myślę, że dla każdego wystarczy miejsca. Również dla stojących w odwodzie policjantów, tak, którzy zapewne będą ten mecz zabezpieczać. A i ciekawe, ile radiowozów tym razem przyjedzie. Na derby z Głuszycą było ich sporo. Było ich sporo, tak. Ciekawe, czy teraz będzie więcej. A to uwagi na kibiców Głuszycy. Oj, teraz fan klub z Głuszycy na pewno ci tutaj zaraz odwinie backhandem. Oczywiście, żart. Przypominam filmy. Tak czasem, wiesz, nie ryzykuj, bo będziesz wjeżdżał do Głuszycy i będzie tych klientów nie obsługujemy. No. Widzisz, taki Kamil Grabara nam tutaj się robi. Nie? On raczej w Stambule się już nie ma co pokazywać. Nawet turystycznie, obawiam się. Ale on będzie grał, to go nie rozpoznaje. Dobrze, okej. Okay. Także mecz, tak jak powiedziałem, Jedliny z Górnikiem fajnie się zapowiada. Myślę, że sporo emocji nas czeka. I też da nam odpowiedź na kilka pytań. Czy wygrana Górnika teraz z Żarowem to był jednorazowy taki wyskok po serii tam słabszych spotkań? No i czy zespół Kamila Jasińskiego potrafi się podnieść po tych trzech remisach? Tym bardziej, że wcześniej dobre mecze i 4 zwycięstwa na koncie, ledwie jedna porażka, teraz 3 remisy z rzędu. No, zadyszka, wyraźnie zadyszka. Widać, że coś się dzieje. Jak myślicie, zjednoczeni Żarów po tej przegranej z Górnikiem Wałbrzych poradzą sobie z Granitem Rostoka, bo to dobry zespół Granit Rostoka. W zeszłym sezonie powiedziałbym, że zjednoczeni są w takiej dyspozycji, żeby trafiliby wygrać z każdym w lidze. Dzisiaj jest inaczej i widać też pewne jakby różnice także i w samej organizacji gry tego zespołu. Tutaj jest też mecz derbowy, tak w sumie. No, tak. Patrząc na to, gdzie te miejscowości się znajdują. Cóż ja mogę powiedzieć? Ja ci, Paweł, powiem, że trudno mi tu ocenić, bo ani Granit Rostoka nie gra na miarę swoich możliwości albo naszych oczekiwań bardziej, ani Zjednoczeni Żarów nie grają tego, czego ja oczekiwałem przed startem tego sezonu. Zwróćcie uwagę też na, o tym wspominaliśmy, że tak naprawdę do 6 miejsca ten czub tabeli jest dosyć taki wypłaszczony. Tak. Z Strzegą 19 punktów, ale potem Bielawianka 18, Bystrzyca Górna, przepraszam, 18, Orzeł 16, Zdrój 15, Skałki 15. Ale zobacz, Bystrzyca na trzecim miejscu z tych dużych, które wymieniłeś, najmniejsza liczba strzelonych goli.
Ale za to defensywa też jest... 7 bramek straconych, to jest najlepsza defensywa w lidze, prawda? Więc... Z czego 2 gole przeciwko to, co mówiliśmy, jedynie tak. Zdrój. No i właśnie dlatego tak ciężko tutaj jest wyrokować, jak ten mecz Bystrzycy Górnej z Bielawianką może wyglądać, bo sama Bielawianka, patrzymy, 25 bramek zdobytych, niewiele więcej od Bystrzycy Górnej goli straconych. No bardzo jestem ciekawy tego meczu, naprawdę bardzo. To spotkanie w sobotę 7 października, jeśli ktoś z Was ma okazję zobaczyć ten mecz na żywo, bardzo Was prosimy o jakąś informację. Ja w tym czasie będę miał niestety multum pracy w Wałbrzychu. Albo stety. Znaczy stety tak, tylko niestety z tego względu, że chciałem być i w Jedlinie, gdzie właśnie Krzysiek Janczak obiecał bramki z tego spotkania, żebyśmy mogli zobaczyć, jak tam to wyglądało, ale też chciałem zobaczyć mecz Bystrzycy Górnej. No chyba, że Paweł zdecyduje się wybrać. Zobaczymy, jak z czasem. No już, widzicie, to... rozumiecie, to jest sprawa polityczna. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę, że całkiem niezły mecz zapowiada nam się w Strzegomie mimo wszystko. Strzegom ze Skałkami Stolec. No tak. Oba zespoły po jednej porażce i tak naprawdę myślę, że oczywiście z lekkim nastawieniem na gospodarzy, ale wydaje mi się, że wynik tej konfrontacji jest dosyć otwarty. Czego niesamowicie idzie w tym. I teraz zobaczcie, 19 punktów AKS-u i 15 Skałek, co mówiłeś wcześniej. W przypadku wygranej drużyny ze Stolca, te zespoły praktycznie się zbliżają na jeden punkt. I znowu nam się ten czub jeszcze bardziej wypłaszczy. A są to też spadkowicze z czwartej ligi, bez względu na to, jak ta czwarta liga wyglądała w zeszłym sezonie, no to dla tych ekip no to jednak grali w tej lidze, więc mają jakieś doświadczenie, mają zawodników ogranych na tym szczeblu rozgrywkowym. To faktycznie może być ciekawe spotkanie i Paweł, ten mecz jest w niedzielę. Gdyby ci się nudziło, gdybyś miał ochotę poznać trochę jeszcze niuansów, wiesz. Z córką i z żoną, to wtedy możesz się udać. Ewentualnie zapraszam cię na galę boksu, o czym w następnym programie z innych aren. Tam posadzę cię przed komputerem, będziesz klikał wynik. Dobrze. Albo będziesz liczył ciosy obu zawodników. No dobra, klasa A. Tak nie, jest. No to dostanę protokół od sędziów. Tak, no tak, protokół przeczyta ci pan sędzia. Tak. Ale wiecie, wrócimy do tego, jak już będziemy rozmawiać na ten temat w tym kolejnym naszym odcinku z innych aren. Ale tam jest taka jedna kwestia, którą warto poruszyć w rozmowie choćby z Krzysztofem Sadłoniem, który też jest trenerem, bokserem. Jak te walki są sędziowane? Bo jeden z naszych zawodników, Siwiński, brał udział w mistrzostwach. Wiesz co, ten młodszy. Bartek, Szymon. Bartek to tak. Młodszy. To były mistrzostwa, bardzo fajnie walczył, doszedł do strefy praktycznie prawie że medalowej i według punktacji wygrał, a jednak przez wskazanie sędziów przegrał. I to jest świetna zapowiedź następnego naszego programu z innych aren. A teraz przechodzimy do wałbrzyskiej Serie A. A jest. Czyli co się działo w ostatniej 8 kolejce, Kuba? O, słuchaj, 8 kolejka i znowu niesamowita kolejka wydarzenia takie. Ta kolejka, a ta jest niesamowita. No bo to jest Serie A, no słuchajcie, no o czym my tu mówimy. Pierwsze zwycięstwo Mokrzeszowa. Jezu, to 5-0. No naprawdę, fenomenalny mecz. Kapitalny mecz w Boguszowie Gorcach. 3-3. Sudety Nieśmiorowice, KS Stanowice, 8 bramek. Fenomenalne spotkanie, naprawdę ale, warto było ale być. Ale największy mecz to jest... Wygrana Czarnych. Trzecia, trąbkę kupić. Czwarta wygrana Czarnych, już to sprawdzam. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta z rzędu wygrana Czarnych. Co ciekawe, do przerwy Szczawno prowadziło na Dąbrowskiego. No, bo mają ze Szczawnem raz. 3-4-1 bilans. Z Walimiem 2, z Zagłębiem 3 i z Kłaczyną 4. Może źle przepisałeś. Czarni Wałbrzych, 4 zwycięstwa, 1 remis, 3 porażki. To były te 3 porażki. Tak. To były te 3 porażki. Czwarte zwycięstwo. Źle przepisałem. Z rzędu. No, to, co mówiłem, każdy się po może urodzinach. Bo ty się starałeś ładnie napisać. Drugiego ale... trenera Czarnych Darmofała. Wtedy zanotowali pierwsze zwycięstwo. Tak, tak, to prawda. Gratulujemy Czarnym oczywiście. No, myślę, że to też jest duża niespodzianka, dużego kalibru niespodzianka, bo wydaje się, że jednak Szczawno było tutaj też zdecydowanym faworytem. Być może też ekipa trenera Gromniaka się troszkę zachłysnęła poprzednimi wynikami. Jak to się mówi czasami, zimny prysznic dobrze nam zrobi. Być może ten zimny prysznic faktycznie mineralnym
pomoże w następnych meczach. No ale zobaczcie, jak się tabela też fajnie tutaj przez to, że te spotkania tak całkowicie nam wywróciły pewne jakby etapy rozgrywek. Tutaj, ten etap rozgrywek fajnie wygląda. Karolina Jaworzyna Śląska, pierwsze miejsce, 22 punkty i w zasadzie wydaje się być na ten moment bezpieczną pozycją dla tej ekipy, ta pierwsza lokata. Ale zaraz Iskra Witków, KS Stanowice, MKS Szczawno-Zdrój, Polonia Przenno, Wenus Nowice, Grom Witków, Czarni Wałbrzych właśnie. Pierwsza ósemka, pierwsze osiem drużyn w tabeli i między drugą a ósmą drużyną jest też naprawdę niewiele punktów. Ja zatrzymam się na chwilkę przy Stanowicach, dlatego że będąc na meczu w Dziećmorowicach, ktoś zaczął na mnie wołać z trybun: witamy ekipę sportowego Wałbrzycha. Aha. Gdzie jest Kuba Zima? Padło pytanie. Ja mówię, powiem szczerze, nie wiem, zapewne gdzieś lata z kamerą. I zszedł do mnie pan, miałem przyjemność... Wojtek Widlarz pewnie. Dokładnie, pan prezes Wojciech Widlarz. Miałem tę przyjemność chwilę porozmawiać, który powiedział, że ogląda nas w każdym programie. Dziękujemy bardzo. Ale mówi, że troszeczkę mało poświęcamy uwagi czasu Stanowicom. I tutaj pewne rzeczy sobie zapamiętałem, bo mówi, ja oczywiście przyszedłem w trakcie trwania tego meczu z aparatem, powiedział mi: kolejny mecz, w którym błyskawicznie zdobywamy gola, tak, bo zdobyliśmy już gola w 35 sekundzie, a w wygranym we wcześniejszej kolejce u siebie meczu z Górnikiem Boguszów Gorce, jak dobrze pamiętam, 7-1 dla Stanowic. Tak, tak. Bramka dla gospodarzy padła już w 25 sekundzie. Czyli widać pełna mobilizacja i koncentracja. Rekordy. Tak, ale to też widzisz, wychodzi bardzo dobrze i ta drużyna na samym początku już ma pomysł i go potrafi zrealizować, zanim jeszcze przeciwnik się obudzi tak naprawdę. I tak, to później też taki termin jest piłkarski: źle weszliśmy w mecz. No, tak. No trudno dobrze wejść w mecz, jak się dostaje w 35 sekundzie czy 25 sekundzie bramkę otwarcia, to się później trudno pozbierać. Szczególnie, że pamiętacie, też takie terminy są piłkarskie. Spróbowaliśmy wyrównać stan pojedynku, dostaliśmy drugiego gola i już wszystko siadło. Tak. I już wszystko siadło, co wykorzystał oczywiście rywal, aplikując nam kolejne gole. Ale Wojtek, ja tak troszeczkę odbiję piłeczkę. Czekam z niecierpliwością i chyba się powoli już doczekam tego, na co czekam. Czyli tej lepszej dyspozycji KS Stanowice, dawniej Herbapolu. Bo bardzo mi zależy na tym, żeby któregoś razu wrócić do Was na stadion i po zdobytej bramce posłuchać kibiców, jak śpiewają i wiwatują na cześć swojej drużyny. Te przeżycia są niezapomniane. Pamiętasz pewnie jeszcze nie tak dawno temu. Ale nawet... ty troszkę ranisz prezesa Widlarza w tym momencie, bo ty mówisz, że oczekuje lepszej postawy, a tu jest trzecie miejsce. Ale zobacz, nie, to nie jest, że ranisz. Popatrz, ja tak zabawiłem się słowem. Czekam i może wreszcie się doczekam, na to czekam. Tak zacząłem to zdanie, nie? Po prostu naprawdę bardzo mi zależało na tym, żeby wrócić do Was z kamerą w sytuacji takiej, w której ta radość na trybunach, na boisku będzie pozwalała zrobić taki materiał, który po prostu najzwyczajniej w świecie będzie dla Was też i korzystniejszy niż to, co działo się w innych meczach kiedyś, w poprzednim sezonie, gdy ta forma no niestety nie była tak wysoka, jak jest dzisiaj. A pamiętam jeszcze wtedy Herbapol Stanowice, grający o awans z bezpośrednich pojedynkach z Orłem Lubawka. I to może często wracamy do tamtego sezonu, ale no do dziś ta scena po wygranym meczu w Lubawce i wręczona trenerowi czy tam zawodnikom drużyny z Lubawki po zakończonym spotkaniu melisa Herbapolu zresztą też, bo taka napinka była na to spotkanie wtedy, że no, to naprawdę jeden z takich meczów, który po prostu zapamiętałem. A ja pamiętam sprzed chyba dwóch sezonów, bo jeszcze Górnik wtedy występował w klasie okręgowej i grał w Stanowicach, gdzie przeszła totalna burza, wręcz tornado. Tak. Nagrywać przypadkiem wtedy? Nie, ja byłem wtedy na meczu w Wiedlinie. No. Gdzie pogoda zmieniła się dosłownie w przeciągu kilku minut i dosłownie tornado przeszło nad, łamiąc drzewa, gałęzie i tak dalej, i tak dalej. Ludzie ratowali się ucieczką, bo naprawdę było niebezpiecznie. Tam bramki nie dokończono, przerwano, wszystko tam, ludzie mieli, wiesz, rany głowy, pleców. Tam były takie momenty, że i bramki przerzucało. No, to do dzisiaj pamiętam zdjęcia z tego, powiem szczerze, tam nie było gdzie się schować tak naprawdę, bo to jednak mimo wszystko boisko na dość otwartej przestrzeni, osłonięte poszczególnymi jakimiś drzewkami, murkiem też. Panowie,
Trochę zwrócę uwagę na dół tabeli. Miasta Kłaczyna do tej pory bez punktów, 24 gole stracone, 6 bramek strzelonych. No tak. Tak mi trochę szkoda, tak mówiąc zupełnie po ludzku i zupełnie szczerze. Można i... jakieś znajomości? Tomek Meges jest tam i trenerem. Tak. I generalnie ja do tej drużyny też mam taką, wiecie, sympatię mimo wszystko. I mi szkoda po prostu. Najzwyczajniej w świecie, bo zawsze jakiś ten punkt, chociaż te 3 punkty na dole ładnie by wyglądały. No i widzę, że o punkty nie będzie też łatwo. Nie będzie za łatwo, tak. Bo przyjeżdża Iskra, która ma też wyraźnie zwyżkę formy. Tak. Ambicje ma na jedynkę w tabeli. Ambicje? Wiesz co, Iskra Witków już w zeszłym sezonie potrafiła grać z najlepszymi naprawdę dobre mecze. Brakuje tej drużynie tak naprawdę, czy też może bardziej brakowało w poprzednich rozgrywkach takiej stabilizacji formy, bo tam pomimo dobrych meczów były też bardzo słabe. Ale też to wynikało z tego, że kadra była w pewnym momencie gdzieś przyblokowana kontuzjami, kartkami. Teraz jest troszeczkę lepiej. Wiele osób oglądając mecze tej drużyny jest po prostu zadowolonych z tego, co na boisku się dzieje, nawet grając słabiej. Potrafi wygrywać mecze, tak jak w tej kolejce. Kibice twierdzą, że szczyt Boguszów w Gorce miał szczęście, bo Iskra zagrała po prostu słaby mecz, tylko dlatego 3-1 wygrała. Ale popatrzcie, tam też się zmieniła atmosfera na meczu. To jest piknik. Jest muzyka. Można zjeść kiełbaskę, kupić jakąś wodę. To nie było wcześniej praktykowane i dlatego mówię, że tam jest też przyjazne takie jakąś miejsce. Jakąś wodę i tak powinieneś tutaj symbolicznie mrugać do okiem do kamery. Oj, wiesz, wodę. Oczywiście, że tak, no ale dopóki to jest zabronione prawnie, no to wiesz, no mogę tylko przyznać ci rację. Nie mamy nic przeciwko, żeby jakiś browar do nas dołączył jak jako dobrze sponsor. Policzyłem za Bartka 40 bramek w tej kolejce. Tak, Bartko? Nie liczyłem, a nie będę teraz na głos. Dwa remisy i powiem wam, czy Zagłębie z Cukrownikiem to jakaś niespodzianka? Ten Myślę, remis? Tak, chyba. Bo Zagłębie miało troszeczkę też zadyszkę formy, natomiast tutaj pojechało tak przez wszystkich skazywane na porażkę i ten punkt wywalczony tam jest jednak dużym sukcesem, bo popatrz też na tabelę, Przedno 15 punktów zdobyte do tej pory, 8 Zagłębie dzięki tej wygranej. Wcześniej, gdyby teraz tutaj Zagłębie Wałbrzych przegrało, miałoby tych punktów 5, musiałoby zlechać w dół tabeli, być może nawet o więcej niż jedną pozycję, bo tutaj aż 3 drużyny mają 5 punktów w tej chwili, więc ten bilans bramkowy bezpośrednich spotkań by decydował pomiędzy tymi zespołami, więc to tak naprawdę mogłoby nawet się zdarzyć, że spadliby na przedostatnie miejsce w tabeli, gdyby nie wygrali tego, nie zdobyli punktu tutaj, prawda? To teraz w takim razie Balim też taka trudna przeprawa, podejmą u siebie Cukrownika i kurczę, no to nie jest takie ale proste. Ale zobacz, Walim zaczyna regularnie punktować. Może nie są to jakieś błyskotliwe mecze, ale albo co kolejkę, albo co drugą kolejkę, ale jakiś tam punkcik zawsze wpadnie. Przez przypadek dzisiaj widziałem się z Piotrkiem Borkiem i zupełnie tak w biegu i później pomyślałem, że mogłem go troszeczkę chociażby w biegu wypytać właśnie, co tam się w Walimiu dzieje lub co tam się popsuło w Walimiu w stosunku do ubiegłego sezonu, oprócz odejścia Kamila Śmiechowskiego. No nie ma też Niemczyka, nie ma też tam kilku innych zawodników, którzy wiesz, podchodzili, więc to sporo zmienia, bo i atak, i pozycja w środku boiska zawsze była dobrze zabezpieczona. No też w defensywie jest troszeczkę problemów. Drużyna się podejrzewam poukłada raczej. To 14 miejsce w tabeli, przynajmniej tak mi się osobiście wydaje na dzisiaj, to jest raczej tak dość przypadkowa sytuacja i przyjdzie ten moment, gdzie będzie Walim grać z zespołami po prostu w zasięgu punktów zdobędzie środek tabeli. Sądzę, że to jest takie raczej realne spojrzenie na to, co potrafi ta drużyna. Szczawno podejmie grą Witków. No ciekawy mecz. Zobaczymy, jak tutaj zespół trenera Domagały się zaprezentuje. Będą grali na pewno zwycięstwo po tym, co było w ostatnim meczu. No tak, bo to rozczarowanie dla miejscowych. Tak. Fajny stadion, ładny ten stadion jest Witkowa. Tak. Aczkolwiek, co zawsze byłem, to były jakieś żniwa i tam kombajny jeździły wokół stadionu, ale sam obiekt bardzo, bardzo fajnie położony, ładny, jak na tę klasę rozgrywkową, myślę, że dość nowoczesny. Ciekawie będzie też, wydaje mi się, w konfrontacji Zagłębia z Karoliną, ten mecz w sobotę o godzinie 15 na Dąbrowskiego. No tak. Karolina niesamowicie idzie w tym sezonie. Ale nie macie wrażenia, że tutaj Zagłębie znowu staje przed taką samą sytuacją jak przeciwko drużynie z Przemna, że tak naprawdę tak, faworyt jest tylko jeden. Tak. I co im się udało grać, to jest ich. Jeśli przegrają, to nikt do nich pretensji mieć nie powinien. Identyczne słowa miałem na myśli, tak. Co ugrają, to ich, tak. Czyli nic do stracenia. To panowie kończymy? Serię A, czy jeszcze coś ciekawego byście
Chyba wszystko omówiliśmy, jak się nie mylę. Tak, muzyka dla moich uszu. Tak, pytanie retoryczne. Nie no, wszystko dobrze jest, wiesz, słuchaj, no co ważne, to na pewno warto zwrócić uwagę na to, że cztery spotkania w sobotę, cztery spotkania w niedzielę, więc można sobie wybrać po przynajmniej jeden mecz obejrzeć w sobotę, dwa nawet można sobie obejrzeć mecze w niedzielę, bo dwa mecze o 11, dwa mecze o 15, więc ja osobiście zapraszam także na mecz Szczyt Boguszów Gorce Zieloni Mokrzeszów, bo to są dwie drużyny, które na dole tabeli z pięcioma punktami, no i po dość takich różnych perypetiach w ostatnich kolejkach, więc ciekawy jestem, jak tutaj sobie poradzi drużyna z Mokrzeszowa po pierwszym zwycięstwie, a też czy Szczyt znowu z drugiej strony nie odgryzie się za porażkę Witkowie. Okej, okay, Bierfarenzu Bundesliga. Das ist unmöglich. Okej. Okay. Dobrze. To Bundesliga. Bundesliga, panowie. Niepełna kolejka, jednego meczu nie było. To o tym już wspominaliśmy. Tak. Największa jakaś niespodzianka? Czy niespodzianka? Ja byłem na meczu Podgórza, które wygrało wysoko z rezerwami Mokrzeszowa. 5-1, mimo że pierwszego gola zdobyli goście. No tak. Goście prowadzili 1-0, ale zespół trenera Pawła Majewskiego zdołał się pozbierać. Zresztą cały czas w tym czasie, kiedy byłem, bo później jechałem, bo mecz był rozegrany o godzinie 11. Ja zaraz po pierwszej połowie jechałem na Górnika Wałbrzych, który grał w niedzielę o 12, a potem jechałem do Dzierczmorowic. Także tutaj udało mi się to wszystko logistycznie poukładać, a potem jeszcze o 16 do Gorc na pojedynek właśnie Górnika z Wenusem. Ładna pogoda była, więc troszeczkę też świeżego oddechu. No, troszeczkę przespacerowałem się z aparatem. Jesień piękna w tym roku. Nie da się ukryć, że taka jesień piękna jest, tak. Tak jest. I co Wam mogę jeszcze do tego wszystkiego powiedzieć, to ja cały czas byłem ciekawy tego, co zrobi zespół ze Słotwiny. Wygrał po raz kolejny. Jest to szósta wygrana z rzędu. 18 punktów na koncie, 24 do 7 w bramkach. W zeszłym sezonie błękitnym się awansować nie udało, a w tym sezonie wydaje się, że raczej nikt nie będzie w stanie ich zatrzymać. No i już spora przewaga nad wiceliderem, czyli Huraganem Olszany. Byłaś 5 oczek. To już jest sporo. To już jest dużo, tak. Kolejkę, to jest sporo. 27 bramek strzelonych, 7 straconych. No to jest wysoki bilans. 24 zdobyte. No 24, 7 straconych. Tak, ja usłyszałem 27. Ja nie, też. Ja powiedziałem 24, 7 straconych. No to się posłuchałem. Dobrze, posłuchaj. Paweł, rozumiem, że za tą pomyłkę burrito dla nas na następne nagranie. A okay. Patrząc na to, co w następny weekend, to jest siódma kolejka, wszystkie mecze w niedzielę, 11, 12 i 15. To ja na przykład bardzo jestem ciekawy tego, jak po tej krótkiej przerwie poradzą sobie piłkarze Unii Bogaczowice. Bo nie grali teraz, mieli mecz przełożony, będą grać go 26 listopada. Grają z Sokołem Kostrza, teoretycznie blisko siebie obie drużyny w tabeli. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. Tak, tym bardziej, że chwaliliśmy tutaj zespół Piotra Kałonia, a potem też była delikatna zadyszka, troszeczkę było słabiej. Tam wspominaliśmy o tym meczu, który taki był elektryzujący, szczególnie dla Unii, z Wierzbianką. Tak. No i zakończony wysoką porażką gospodarzy. Zgadza się. No Orzeł Witoszów, Unia Jaroszów też może być ciekawie. Ty oczywiście pewnie będziesz zerkał w stronę Dobromierza, co zrobi Podgórze. No a ja jestem też mimo wszystko ciekawy tego, jak Mysa Kłaczyna poradzi sobie tutaj, grając z Wierzbianką. Bo tak jak w Serie A patrzyliśmy się, no nie idzie dobrze, tutaj 4 punkty jednak zdobyte. Okej, okay, panowie, bardzo dziękuję. Dziękuję. To był program Przed Kolejką. Prowadzili go Jakub Zima, Bartłomiej Nowak, Paweł. Dynamicznie poszło dzisiaj. I Paweł, dzisiaj nie było błędów za dużo. Za dużo? Widzisz? Nie można chwalić dnia przed zachodem słońca. Więc serdecznie dziękujemy, że nas oglądaliście. Zapraszamy również za tydzień. Zapraszamy Was do programu z innych aren. Też ciekawe rzeczy, które się dzieją w siatkówce, koszykówce, boksie, który już niedługo będzie gościł na live'ie na Sportowym Wałbrzychu 7 i 8 października. Dlatego oglądajcie najbliższe wydarzenia sportowe. Śledźcie YouTube'a Sportowy Wałbrzych, a także portal sportowy wałbrzych.com.pl, który oczywiście zawsze redaguje Jakub Zima. Do zobaczenia.